Skąd się wzięły lemingi w życiu politycznym polskim? One istnieją naprawdę. Mieszkają, myśmy podróżowali, chodziliśmy po górach Norwegii i jak schodzą śniegi, to widać takie wyścielone siankiem korytarze rozgałęzione. One sobie tam podróżują w czasie zimy, a potem jak jest ich za dużo, jak widocznie nie ma co jeść, schodzą na wysoki klif w Norwegii i skaczą. Zaraz, może warto może, obejrzeć może tego leminga. To takie, to znaczy on jest lekko sprasowany. Właśnie takiego jednego osobnika przywieźli. Znaleźliśmy wyschnięty na mrozie pod śniegiem. Zmarł biedaczek w nocy i nie doczekał okresu zbiorowego samobójstwa. No, w każdym razie zwierzątka są w gruncie rzeczy sympatyczne, tylko ta ich cecha taka, że póki ciepło, póki dobrze, to jest fajnie, a potem idziemy. Popierają marsz do zguby, nie przejmując się tym, że przyjdzie czas, kiedy trzeba się będzie utopić.